Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Graniak. Przez 12 lat zajmowałem się koncept artem i grafiką 2D. Aktualnie pracuję w Burning Night Studio jako game designer. Do jednym z moich obowiązków należy prowadzenie działu koncept art. Ja im zlecam pracę, analizuję, oceniam, zgłaszam poprawki i tak dalej. I chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o projektowaniu potworów na potrzeby gier. Ale zanim to zrobię, chciałbym, żebyśmy sobie opowiedzieli trochę o konceptarcie. Kto z Was wie, co to jest konceptart? Ręka do góry. Dwie osoby, 3, 4, 5, 6, 7. No to dobrze, bardzo fajnie, że część z Was wie, a duża część nie wie, to ja spróbuję to wytłumaczyć. Słuchajcie, konceptart, generalnie rzecz ujmując, to jest wizualizacja pomysłu. To jest taka... Bodajże Wikipedia taką definicję w ogóle podaje, ale tak naprawdę ta definicja jest mało precyzyjna i nie oddaje do końca tego, czym koncept artysta się zajmuje w branży gier. Bo jest to projektowanie krain, zamieszkujących je istot, maszyn latających, jeżdżących, różnego rodzaju pojazdów, potworów i tak dalej. To jest również takie snucie opowieści za pomocą obrazu. Dobry koncept artysta powinien dobrze rysować, projektować, ale też powinien umieć świetnie gawędzić, żeby odbiorcę w ten swój świat projektowany wciągnąć. No i koncept art jest także projektowaniem doświadczenia gracza. Tak jak mamy na przykład w aplikacjach mobilnych czy w stronach internetowych UX, tak, User Experience, to w grach komputerowych takie zjawisko również ma miejsce, czyli właśnie projektowanie tego, czego doświadcza gracz, obcując na przykład z danym potworem. No i na końcu tak naprawdę koncept art to jest świetny sposób na życie i świetna praca tak naprawdę. W Polsce jest coraz więcej ofert pracy dla koncept artystów i coraz więcej tej pracy jako takiej jest dla ludzi zajmujących się właśnie obrazem. Okej. Żeby opowiedzieć Wam o potworach, musimy przyjąć pewne założenie. Więc przyjmijmy, że jest bohater, spotyka on potwora, dochodzi później do walki, która kończy się śmiercią albo bohatera, albo potwora. To jest takie założenie, od którego chciałbym, żebyśmy wyszli, czyli zakładamy, że potwory służą do walki, do tego, żeby z nimi walczyć, żeby je zabijać. Oczywiście w grach komputerowych potwory mają też inne funkcje, ale my skupimy się na tej jednej głównej, która jest tak naprawdę najważniejsza. Sama walka ma w sobie kilka etapów. Tak jak widzicie tutaj, to jest rozpoznanie, to jest dobór środków, później weryfikacja tych środków w działaniu i tak dalej, później zmiana taktyki i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, jednak w grze komputerowej najważniejsza część walki odbywa się przed starciem z potworem. Jeżeli widzimy tego potwora, to jako gracze już kombinujemy, dobra, jakiej użyję broni, jak będę z nim walczył, jak ta walka będzie wyglądała, jak się będę czuł i jakie emocje temu będą towarzyszyły. I tak naprawdę dobrze zaprojektowany koncept art potwora musi odpowiedzieć na te pytania, o których przed chwilą powiedziałem. Czyli ważne jest to, żeby pamiętać, że ta właściwa walka zaczyna się przed dobyciem oręża jeszcze tak naprawdę. Wszystko dzieje się w głowie gracza. I teraz im lepiej zaprojektujemy te pierwsze wrażenie gracza, tym bardziej będzie to skutkowało na przyszłość, bo to pierwsze wrażenie pozostanie do końca gry. Jeżeli gracz widzi po raz pierwszy jakiegoś potwora, to bez względu na to, jaki ten potwór się okaże w walce, to pierwsze wrażenie będzie graczowi towarzyszyło do końca. Ja na przykład ostatnio grając w Nowego Dooma miałem taki, złapałem się właśnie na tej zasadzie, że widziałem potwora, którego się trochę bałem, a okazał się on w walce bardzo prostym przeciwnikiem do pokonania. Trzeba było tam unikać na boki, strzelać i właściwie to wszystko. Ale jednak to wrażenie zostało do końca. Kiedy go spotkałem drugi, trzeci, piąty raz pod koniec gry, również się go cały czas bałem. Czyli to, co projektanci gry wypracowali na początku, chcąc zbudować moje pierwsze wrażenie, zaskutkowało tym, że ja odczuwam je cały czas, przez całą grę. To jest bardzo ważne. Więc zajmiemy się tylko tymi dwoma pierwszymi rzeczami, bo
Ogólnie o projektowaniu walki moglibyśmy mówić długo, to oddzielny temat, temat na oddzielną prelekcję. No więc tak, słuchajcie, gracz spotyka potwora, widzi go, na przykład w leśnych ciemnościach, widzi jego żarzące się ślipia i nie wie, co będzie się działo. Zastanawia się, co teraz będzie. Będę z tym potworem walczył i właśnie, jakich użyję środków, jak będę się czuł, jakie będą towarzyszyły temu emocje, jak już mówiłem na początku. W związku z tym, to jest właśnie taki impression experience, tak to się określa, czyli zbudowanie tego pierwszego wrażenia, widząc jakiegoś potwora, jakąś bestię. Ta zasada nie tylko dotyczy potworów, bo również sprawdza się w projektowaniu postaci i środowiska do gier, ale w przypadku potworów jest chyba największy nacisk na to się kładzie tak naprawdę, żeby ten gracz odbył właśnie walkę jeszcze przed wyciągnięciem miecza. No właśnie, i gracz przed samą walką zadaje sobie takie pytania, co się teraz będzie działo? No, będzie walka, będzie w jakiś sposób przebiegała. Jak muszę postępować, żeby wygrać? No, muszę na przykład robić częste uniki, muszę doskakiwać, zadawać ciosy i odskakiwać, albo przyjąć jakąś inną taktykę walki. Jak się będę czuł i jakie będą towarzyszyły temu emocje? Właśnie, to jest bardzo ważna sprawa, bo to zależy, czy chcemy w graczu wzbudzić lęk, politowanie, może radość ze starcia. To zależy, jak projektujemy całą grę. Czy to będzie coś, gracz będzie czuł coś takiego, haha, nowy przeciwnik, zaraz będzie walka, ale fajnie. Albo może gracz czuć coś takiego, oj, nowy przeciwnik, zaraz będzie walka, ojej. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, inaczej projektujemy danego potwora. Bo patrzcie, mając tutaj takiego stwora, od razu czujemy, jak walka z nim może przebiegać. To pierwsze wrażenie może być oczywiście mylące, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby to pierwsze wrażenie zbudować. Dobra, słuchajcie, gdybyście mieli wszelkie dostępne środki, jesteśmy w grze, tak? I spotykacie takiego potwora, jak byście z nim walczyli? Mówcie. Z daleka, łukiem, ktoś powiedział, tak? Nie ograniczajmy się tylko do fantazy. Macie wszelkie dostępne środki. Mieczem świetlnym, ok. Dobra, jeszcze, co dalej? Jeszcze raz? Uniki, ok. Wygląda na wolnego, więc można by go bronią białą potraktować, ok. No właśnie, mając tylko taki jeden statyczny obrazek, jesteśmy w stanie zbudować dużo historii. To, że ten przeciwnik jest wolny, to, że ten przeciwnik jest prawdopodobnie dosyć wytrzymały, to, że on będzie przyjmował dużo ciosów, nawet z rakietnicy podejrzewam parę razy, jakby dostał, to by się tylko tak obruszył. Natomiast jak on zada cios tym korbaczem, to myślę, że będzie powodował praktycznie od razu śmierć, bo jest taki wielki, silny i tak dalej. Mamy jakieś wyobrażenie na temat tego, co będzie się działo później, po tym jak zobaczymy tego stwora. To jest właśnie dobry koncept art, to jest właśnie dobrze zaprojektowany stwór, to jest właśnie dobrze zaprojektowane to doświadczenie gracza. Dobra, patrzcie, teraz mamy przykład takiego stwora. Jak byście z nim walczyli, mając wszelkie dostępne środki? Uciekać, tak? Bardzo dobrze. Uciekać i się zastanowić, tak. Jeszcze raz. Rzucić mu piłkę, no, żeby pobiegł za piłką, tak. Słuchajcie, szanowni państwo, w tym przypadku nasze odczucia nie są tak jednoznaczne jak w tym poprzednim, bo ten stwór to jest taki wilkołak, który się przekształca i on jest jeszcze w trakcie tego przekształcania. My do końca nie wiemy, jaka będzie jego ostateczna forma, w związku z czym ciężko jest nam się przygotować do walki z nim. To wrażenie, które mamy, jest tak zaprojektowane, żeby wzbudzić właśnie w nas niepewność i strach. Bo nie wiemy, czy on się będzie poruszał szybko,
Czy raczej tak normalnie? Czy będzie jeszcze dużo większy niż jest w tej chwili? Czy zostanie w takich rozmiarach? W ogóle jak on będzie atakował? Ma tutaj kilka głów, ale czy one wszystkie będą gryzły? Nie wiadomo. Tak? Wzbudzenie takiej niepewności jest najlepszym sposobem na to, żeby zainteresować gracza. Gracz będzie dalej go obserwował, aż on się przemieni do końca w tego wilkołaka, w związku z czym później sięgnie po jakąś broń, miecz, łuk albo rakietnicę, albo piłkę mu rzuci właśnie i nastąpi jakaś walka, później będzie weryfikacja tej techniki i tak dalej. W każdym bądź razie to mamy takie silne wrażenie niepewności i strachu, bo tak naprawdę w grach strach buduje się za pomocą dwóch technik. Pierwsza polega na tym, że decyzje, które podejmujemy, mają skutki natychmiastowe. Czyli na przykład w tym przypadku będzie to walka, która ma jakieś skutki natychmiastowe. Druga technika polega na tym, że skutki decyzji naszych są odroczone w czasie. Jeżeli tego stwora widzimy gdzieś na horyzoncie, spodziewamy się, że będzie walka, tylko nie wiemy kiedy. Wtedy, kiedy do niego dojdziemy, albo go spotkamy, albo on dojdzie do nas i tak dalej, w każdym razie coś wisi w powietrzu. I to też jest technika, która wzbudza lęk w graczach, właśnie za pomocą tego budowania pierwszego wrażenia. Dobra, mam tutaj jeszcze takiego jednego typka. Jak byście z nim walczyli, mając wszelkie dostępne środki? Super owca, wybuchająca. Okej, to z Wormsów, tak, bardzo dobra broń. Co jeszcze? Albo może zadam pytanie z drugiej strony. Jak wydaje wam się, że ten stwór będzie walczył? Nacierając w dużych ilościach, okej. Może tak być. Będzie taranował. Słuchajcie, szanowni państwo, tutaj mamy taki przykład stwora dosyć potężnego i groźnego, tylko właściwie nie jesteśmy pewni, co będzie się dalej działo, jak on będzie walczył, tak? Wszelkie działania, które on może podjąć, mogą być zaskoczeniem dla gracza. On ma wyposażenie, posiada jakąś broń, posiada jakąś anatomię, która mówi o tym, że jest on raczej zwinny. Niemniej jednak tutaj zbudowane jest takie wrażenie tego, że wszystko, co się zdarzy, wszystko może się zdarzyć, że wszystko to, co się zdarzy, będzie właściwe dla tej postaci. Projektując tak naprawdę potwora, jeżeli nie jest on ważny w fabule gry, dostajemy od designera opis w postaci dwóch zdań i to jest już dobrze tak naprawdę. Cała magia zaczyna się właśnie w głowie koncept artysty, który tego potwora projektuje, który musi wymyślić jego historię, jego atrybuty, jego osobowość, to w jaki sposób będzie działał. To jest ważne też z tego względu, że później pod to podpinane są konkretne animacje do konkretnych zachowań tego potwora i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę to budowanie pierwszego wrażenia to jest głównie robota koncept artysty. To on odpowiada za to, jak gracz będzie się czuł, widząc tego potwora pierwszy raz. To jest niezmiernie ważne. Oczywiście temu spotkaniu towarzyszą jeszcze inne elementy gameplayu, takie jak światło, muzyka czy level design. W związku z czym tutaj nie jest tylko tak, że koncept artysta stawia tego stwora i to już jest cała robota załatwiona. Magię wykonują też inni, ale na głowie koncept artysty jest tej roboty najwięcej tak naprawdę. Słuchajcie, jak postrzegamy ogólnie potwory? Były takie badania robione na ten temat, dotyczące postrzegania postaci, ale w potworach jest analogicznie. Ludzki mózg najpierw odbiera ogólną formę, którą widzi. Że na przykład jest to taka forma zwarta, z wielką łapą, z jakimiś rozszczepiarzonymi paluchami i tak dalej. Później mózg chce jak najszybciej znaleźć głowę i oczy. W przypadku ludzi jest to dosyć proste, bo głowa jest zazwyczaj na górze i oczy też tam się znajdują, ale w przypadku jakiegoś mutanta albo innego rodzaju bestii to nie jest tak oczywiste. Głowa może być na brzuchu na przykład, a oczy w ramieniu. Ale ludzki mózg szuka zawsze tej głowy, bo tak naprawdę w przypadku potworów to jest najsłabszy punkt i człowiek chce go jak najszybciej odnaleźć, żeby zlokalizować sobie gdzieś i zaplanować walkę właśnie z tym potworem. Następnie
oko ludzkie dostrzega atrybuty, czyli to, w co potwór jest wyposażony. To może być broń, to mogą być jakieś elementy ekwipunku, to mogą być jakieś inne atrybuty. To z kolei jest zagrożenie dla gracza. Najpierw była głowa, czyli słaby punkt potwora, później są atrybuty, czyli zagrożenie dla gracza. To, czym gracz będzie obrywał. Gracz musi oszacować, czy to jest duże i ciężkie, czy małe i lekkie, czy będą szybkie ciosy szły, czy będą wolne, ale potężne. To jest bardzo ważne właśnie przy budowaniu tego wrażenia. No i następnie gracz widzi całą resztę, czyli całość potwora. Dopiero później na bazie animacji dostrzegamy, jak on się naprawdę porusza i tak dalej. I tak jak mówiłem na początku, nasze pierwsze wrażenie może być mylne. Na przykład ten stwór może być bardzo zwinny i szybki. Widząc go po raz pierwszy, nie mamy takiego wrażenia, ale to nie jest istotne. Ważne, żeby to wrażenie zbudować jakieś. Najgorsze, co można zrobić, to dać stwora w taki sposób zaprojektowanego, że odbiorca nie może nawiązać z nim żadnego stosunku emocjonalnego. Że patrzymy na tego potwora i właściwie jest mi on obojętny. Wyciągnę łuk, strzelę dwa razy w głowę, jak jeszcze będzie żył, to wyciągnę miecz i dwa sztychy w brzuch i potem się zobaczy. To jest najgorsze, co można zrobić właśnie w konceptarcie. Chodzi nie tylko o zwizualizowanie fajnego potwora, że o, ładny obrazek, ale właśnie o nawiązanie tej więzi z odbiorcą. Bo tak naprawdę concept art nie polega na robieniu ładnych obrazków. My w Burning Night Studio mamy bardzo dużo concept artów, których nigdy nikomu nie pokażemy, bo są brzydkie. Ale są bardzo dobre pod względem właśnie gameplayowym czy takim technicznym. Więc tworzenie ładnych obrazków to nie jest concept art, to jest trochę coś innego. Oczywiście concept artysta powinien umieć doskonale rysować, ale to nie jest robienie ilustracji. Patrzcie, są takie cztery ważne rzeczy przy projektowaniu potworów. To są takie tipy, które my z doświadczenia naszego szkoleniowego zebraliśmy. Bo na początku jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że jako Potęga Obrazu od 5 lat prowadzimy szkolenia z concept artu. I teraz tak, pierwsza sprawa jest taka, że trzeba przemyśleć, jak się potwór porusza w terenie, w którym żyje. Bo potwory zawsze są związane z jakąś krainą, z jakąś lokacją. Oczywiście zdarzają się potwory, które wędrują po świecie, albo takie, które przypadkiem są w danym miejscu, ale bardzo często to środowisko determinuje właśnie to, jak potwory wyglądają. Na przykład gobliny, które żyją tak koczowniczo, powiedzmy, przemieszczają się gdzieś, też żyją w obrębie jakiegoś terytorium. I inaczej będzie wyglądał stwór, który żyje na bagnach, a inaczej będzie wyglądał stwór, który żyje w górach. Więc to, jak się poruszają w terenie, w którym żyją, jest niezmiernie ważne, bo to ustawia mechanikę chodzenia. To są informacje dla animatora, to są informacje dla game designera, jak ten potwór się porusza, czy szybko, czy wolno, czy jak małpa, czy jak koń, i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa jest super istotna, czyli to, w jaki sposób atakuje. I te pierwsze dwa punkty określają nam wygląd tej postaci tak naprawdę. Czy postać atakuje łapami, czy pyskiem, czy jakąś bronią. Możliwości jest bardzo, bardzo dużo. I tak naprawdę nie ma tutaj jak gdyby jakiejś złotej rady na to, jak zaprojektować fajny atak potwora, bo to jest też temat bardzo duży. Niemniej jednak warto zaskakiwać odbiorcę, że gracz spodziewa się, że ten minotaur na przykład będzie uderzał toporem, a on robi coś zupełnie innego, na przykład rzuca tym toporem albo coś takiego. Dwa pierwsze punkty określają nam wygląd tej postaci, natomiast trzeci punkt i czwarty, czyli to, czy potwór jest silny, szybki, zwinny i tak dalej, i jakie ma usposobienie, dotyczy bardziej właśnie budowania tej więzi emocjonalnej z graczem. Jeżeli gracz widzi potwora, który wydaje mu się agresywny, prawdopodobnie taki potwór nie ucieknie podczas walki, jak będzie przegrywał. Jeżeli widzi potwora i on jest taki dosyć raczej płochliwy, wtedy starcie może przebiegać w zupełnie inny sposób. I to jest właśnie ważne, żeby graczowi to od razu pokazać, żeby gracz miał świadomość tego, w jaki sposób będzie przebiegała ta walka, jak mniej więcej potwór będzie się zachowywał. Oczywiście walka może przybrać inny etap, że potwór zmieni taktykę walki. Na przykład w serii Souls to jest bardzo częste, że potwory po jakimś czasie, na przykład jak stracą połowę życia, to zaczynają atakować inaczej. I wtedy walka zaczyna się zmieniać. To jest też bardzo dobre pod względem takiego gameplayu. Więc pierwsze dwa punkty określają wygląd potwora, ostatnie dwa punkty
budują tą więź emocjonalną z naszym bohaterem, z graczem. I słuchajcie, teraz jest jeszcze taka jedna istotna sprawa, o której nie powiedziałem, mianowicie budowanie historii. Concept art to jest taka gawęda, to jest opowiadanie historii obrazem, o czym wspominałem. Niemniej jednak za pomocą potworów możemy opowiedzieć bardzo dużo o nich, jak i o świecie, w którym żyją. Zwróćcie uwagę na przykład na ten topór, to jest element ekwipunku. Ten topór nie wygląda jak topór zrobiony przez człowieka, jak ludzki topór, tylko raczej jak topór zrobiony przez tą rasę minotaurów. Zwróćcie uwagę na to, że on ma tylko po 3 palce w każdej dłoni, więc zbyt precyzyjnych rzeczy nie byłby w stanie wykonać, ale taki topór wyciosany z kamienia, obłożony jakimiś metalowymi sztabami i solidnym stylizkiem, wykonałby. I dajemy właśnie taką informację o tym graczowi i o świecie, w którym ten potwór żyje. Również za pomocą anatomii przekazujemy tą historię. Za pomocą pancerza, trofeów i wszystkiego, czego tylko możemy. Dobry koncept art jest wtedy, gdy pokazujemy o postaci jak najwięcej, gdy tej historii jest bardzo dużo. To się nazywa visual storytelling. I to jest teraz takie bardzo modne i popularne w grach, żeby opowiadać tą historię i to opowiadać jej jak najwięcej. My moglibyśmy analizować tą postać Minotaura, na przykład on lubi czaszki, bo patrzcie, ma tych czaszek 3 na ramieniu, na pasie i jedną jeszcze w ręku, którą walczy. Więc jeżeli byśmy go spotkali i przegrali z nim walkę, to prawdopodobnie by obciął nam głowę, ściągnął skórę i naszej czaszki też użył do czegoś. I to jest jak gdyby taki naturalny tok myślowy, patrząc tylko na jeden statyczny obrazek. Fajnie, jeżeli tą opowieść czytamy i snujemy ją sobie dalej, jak ten stwór będzie się zachowywał. Tutaj widać, że on jest taki dosyć agresywny, ryczy, tutaj warczy do kamery, stoi w takiej pozycji bojowej, jest bardzo wyrzeźbione to jego ciało, takie żyłowate mięśnie ma. I w związku z czym mamy już pewną świadomość tego, co się będzie dalej działo. Mamy zbudowane to pierwsze wrażenie. I właśnie o to chodzi w konceptarcie, w projektowaniu potworów. To jest bardzo ważne. Patrzcie, historię możemy też budować za pomocą atrybutów. Atrybuty są niezmiernie wdzięcznymi nośnikami historii. Jeżeli przyjmiemy, że potwór jest fabułą naszej opowieści, to atrybuty tego potwora będą wątkami tej fabuły. I zawsze jest jeden wątek główny, i są też wątki dodatkowe, poboczne. Zwróćcie uwagę na to. To miał być zwykły topór drwala, zwykła siekiera. Ja tu użyję lasera. O, działa. Popatrzcie, tutaj na stylisku dodaliśmy mu runy wzmocnienia, dzięki czemu to stylisko nie pęknie tak łatwo. Tutaj dodaliśmy runę ostrości, dzięki czemu ten topór się tak łatwo nie stępi. Zawiesiliśmy też na nim amulet, który chroni drwala przed leśnymi ognikami. Owinęliśmy stylisko w 2 miejscach skórą, żeby łatwiej się używało. I tak dalej, i tak dalej. Tym przedmiotem opowiadamy dużo o samym właścicielu, ale i korelujemy to z otoczeniem, w którym ten właściciel przebywa. W przypadku projektowania potworów atrybutami też opowiadamy historię. Pamiętacie ten topór tego Minotaura, tak? On bardzo dużo mówił o tej rasie, na jakim poziomie cywilizacyjnym oni są, jaką mają kulturę i tak dalej. No właśnie, wracając do tego. Tutaj mamy kolejny taki przykład, który dobrze obrazuje te 5 punktów. Widząc takiego stwora, od razu czytamy, że ta rasa jest dosyć prymitywna, są dosyć agresywni, ale raczej chyba nie będą walczyli do upadłego, czyli do końca. Być może uciekną, jak będą przegrywali walkę. Możemy tutaj, on ma taki amulet na szyi, możemy też domniemywać, jakie są ich obyczaje i wierzenia, jaka jest ich kultura. On ma wszystko zrobione z kamienia i ze skóry, więc jest to, tak jak już mówiłem, rasa bardzo prymitywna. Im więcej takich informacji przekażemy graczowi, tym lepiej. Jeżeli pozbawimy postać nośnika danych, to wówczas nasz koncept będzie taki niewiarygodny. Graczowi ciężko będzie uwierzyć w tego potwora. W związku z czym w grze będzie duży próg imersji. Imersja to jest zanurzenie. Im większa imersja, tym lepiej. Gracz się wtedy bardziej wczuwa w grę,
i mózg gracza zaczyna traktować świat gry jako świat realny. Już jak gdyby nie widzi tego, co jest wokoło. Było dużo afer na ten temat, że jakaś facetka grała w World of Warcraft tak długo, że tam jej dziecko się rozchorowało, bo go nie nakarmiła i jakieś tam takie rzeczy. W każdym razie każdy twórca gry walczy o to, żeby zbudować silną imersję, żeby gracza wciągnąć w ten świat gry, żeby gracz poczuł się w nim i nie chciał z niego wyjść. Właśnie do tego służy ta historia, o której teraz mówię, żeby graczem czytał, bawił się nią, kontynuował ją sobie w myślach sam dalej i tak dalej, i tak dalej. Podczas gry jesteśmy bombardowani wieloma różnymi informacjami, które łączymy ze sobą w pewien sposób. I tak budujemy właśnie tę więź emocjonalną gracza z bohaterem. Na naszych kursach mamy taki fajny panel o projektowaniu potworów i na przykład zadajemy temat, żeby zaprojektować postać goblina. No to najczęściej początkujący projektanci biorą sylwetkę człowieka i trochę ją zmieniają. Wydłużają ręce, skracają nogi, tam powiększają głowę i tak dalej. I słuchajcie, jak gdyby ograniczanie się tylko do ludzkiej anatomii jest takim złym pomysłem, bo tracimy i zabieramy sobie bardzo dużo z tego, co daje nam świat zwierząt. Wyobraźcie sobie na przykład, jakby wyglądał goblin zaprojektowany w oparciu o czaszkę zająca, tą na samej górze, która jest. Jest taka teoria, która mówi, że poszczególne stosunki odległości i wielkości w ludzkiej czaszce równają się poszczególnym stosunkom odległości w całym szkielecie człowieka. Jeżeli przyjmiemy, że jest to prawda, to być może jest też tak w świecie zwierząt. I czaszka zająca czy czaszka koguta określa nam ogólną dynamikę postaci. Więc jeżeli wyjdziemy od czaszki zająca, żeby zaprojektować goblina, uzyskamy fajny i oryginalny design. I w związku z tym nie będzie on przypominał człowieka, będzie owszem humanoidem, ale jednak będzie trochę inaczej zaprojektowany. Ja powiedziałem, że będzie miał fajny design. Co to jest ten fajny design w ogóle w projektowaniu potworów? No bo design to można kojarzyć z wzornictwem albo z czymś takim, a w przypadku potworów mówi się bardzo często o tym, że coś zostało fajnie wydesignowane. Nie? Jakby nie można powiedzieć, że zostało fajnie zaprojektowane. No ale to już, tak się mówi, to jest norma. I słuchajcie, opowiem wam taką krótką historyjkę, żeby bardziej wam wytłumaczyć, o co chodzi z tym fajnym designem. Pewien artysta miał do zaprojektowania statek kosmiczny obcych. Zrobił 3 propozycje, wysłał do klienta, klient żadnej nie zaakceptował. No dobra, no to normalka, zdarza się bardzo często. Artysta zrobił kolejne 3 projekty, wysłał do klienta, klient znowu nie zaakceptował żadnego projektu. Sytuacja się powtórzyła jeszcze raz. Artysta już wypruty ze wszelkich pomysłów, wyszedł na balkon, żeby zapalić, i był przerażony. Mówi, już nie wiem, co zrobić. Na balkonie koło popielniczki rósł taki kwiat doniczkowy, którego łodygi układały się tak dachówkowo, w taki fajny sposób. On zainspirowany tymi podziałami zaprojektował statek kosmiczny, jeden, i wysłał to klientowi. I klient powiedział, o, wreszcie fajny design. Czyli tak naprawdę można by powiedzieć, że design przy projektowaniu statków, potworów, postaci czy czegokolwiek, to jest jakaś taka wzornicza myśl. To jest jakiś sposób na zaprezentowanie dynamiki podziałów ogólnego kształtu. Więc jeżeli projektujemy potwory, to bardzo dobrą inspiracją jest Królestwo Zwierząt i cały świat zwierząt, który nam dostarcza wielu, wielu inspiracji. Bo tak naprawdę potwory są czymś umownym. W naszym świecie prawdopodobnie nie ma potworów, więc gdzie tak naprawdę te potwory są? My na kursach uczymy w taki sposób, że tutaj, gdzie kończy się świat ludzi i zaczyna się świat zwierząt, jest taka granica cienka. Gdyby tą granicę rozszerzyć, wówczas mielibyśmy tam królestwo potworów, czyli one czerpią zarówno z ludzi, jak i ze zwierząt. Nieważne, jakie są proporcje człowieka i zwierzęcia w danym stworze, ważne, że mieć świadomość tego, że istnieją. Wszelkiego rodzaju potwory mityczne, czyli tam gryfy, centaury, syreny, i tak dalej, to jest, słuchajcie, hybryda człowieka i zwierzęcia. Bywają też hybrydy tylko różnych zwierząt, albo w ogóle jeszcze jak w jakiś inny sposób zaprojektowane. Ważny jest właśnie ten fajny design, który jest dosyć ciężko uzyskać przy projektowaniu potworów, ale jeżeli nam się to uda, to jest naprawdę fajnie. Warto wspomnieć też jeszcze kilka słów na temat ekwipunku. Słuchajcie, mamy takiego centaura,
I teraz zazwyczaj się robi tak, że dobra, mamy postać już jakoś tam klepniętą, no to ekwipunek, no to co, no to damy mu łuk, strzały i poszedł dalej. I właśnie najprostszą, takie pierwsze pomysły, najprostsze są nie zawsze dobre, bo nie ma w tym projektowania, nie ma w tym właśnie myślenia o designie, tylko jest wyplucie z siebie pierwszego skojarzenia. Czasami trzeba zrobić takich projektów 8, żeby właśnie włączyć w sobie projektowanie i zrobić coś ciekawego. Ekwipunek danego potwora powinien podkreślać jego cechy. W tym przypadku to będzie siła, pęd i szybkość. Wyobraźmy sobie jakąś broń, jakiś atrybut główny tego potwora, który właśnie będzie podkreślał te cechy. Pęd, siłę, szybkość. No i raczej łuk to nie za bardzo spełni te wymagania, więc nie jest chyba dobrą odpowiedzią na ten temat. My zaprojektowaliśmy coś takiego. To jest taka włócznia, która ma kilka ostrzy, która, no widzicie jak ona wygląda, ma jakiś taki oryginalny design, który był inspirowany secesją, bo tak nam się skojarzyło, że ta linia falista jest taka fajna dla tego centaura i właśnie wspiera nam te jego cechy charakterystyczne. W związku z czym ta broń jest, myślę, dosyć dobra. Słuchajcie, w projekcie tej włóczni są dwa błędy tak naprawdę. Czy jesteście w stanie powiedzieć jakie? Niefunkcjonalna, bardzo dobrze. Górna część co? Nie wygląda szybko. Ok. Tak naprawdę dwie rzeczy tutaj specjalnie zrobiliśmy tak, żeby o tym porozmawiać. Ok, to też jest istotna sprawa. Patrzcie, jeżeli włócznia ma kilka ostrzy, kilka tych sztychów, bardzo ciężko jej używać, bardzo ciężko wbić kilka ostrzy jednocześnie w jedno ciało na przykład. Dlatego nie przyjęły się na polach walki trójzęby ani coś takiego. Lepiej wbić włócznię i przekręcić po prostu i wyjąć. Wtedy to daje to lepszy efekt. Więc tutaj niefunkcjonalny trochę jest ten przedmiot. Poza tym stylisko, czyli to drzewce, jest za cienkie, żeby utrzymać tak ciężką górę. Ono by po prostu pękło. Poza tym można się faktycznie zastanawiać nad tym, czy taka rasa mogłaby wykonać taki przedmiot. I patrzcie, teraz doszliśmy do takiego momentu, kiedy projektowanie atrybutów jest dla nas ważne. I co jest ważniejsze, funkcja czy forma? Bo na pewno wszystkie przedmioty powinny w grze fajnie wyglądać. Powinny mieć właśnie fajny design, powinny przenosić te cechy rasy, o której mówiłem i tak dalej, powinny jakieś wzbudzać wrażenia. No ale co z tą funkcjonalnością? Słuchajcie, jest cały szereg gier, w których jeżeli wyjęlibyśmy jakiś miecz, topór czy cokolwiek, czym się bohaterowie posługują, no nijak nie da się tego używać. Jest w ogóle na YouTube taki kanał, w którym gościu robi bronie na podstawie tych z gier i próbuje ich używać i faktycznie w większości się nie da. I teraz tak, my uczymy na naszych kursach, że ta funkcja i forma są równie ważne. Broń powinna fajnie wyglądać, powinna nieść ze sobą jakąś estetykę, ale powinna być funkcjonalna, dlatego że gracz musi w tą broń uwierzyć. Jeżeli nie zauważy tam błędów jakichś konstrukcyjnych, to uwierzy w tę broń i będzie mógł bardziej wczuć się w grę, lepiej wejść w świat, większa imersja, większa sprzedaż gry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli widzi się błędy takie, że coś mogłoby pęknąć, coś mogłoby nie zadziałać, albo bohater by sobie poranił ręce, to tak naprawdę jest słabo. Gracz będzie to widział i będzie miał taki trudny próg wejścia. No więc tak jak mówiłem, atrybuty powinny podkreślać siłę, pęd, szybkość, czyli cechy danej rasy. To jest niezmiernie ważna uwaga, bo jest wiele takich kwiatków, jak na przykład zwinna elfka, która skacze po drzewach, a jest wyposażona w halabardę. Widziałem to i to jest ze swojego doświadczenia mówię, że takie rzeczy się zdarzają. Bardzo nieprzemyślany projekt i bardzo często takie rzeczy się zdarzają. Patrzcie. W projektowaniu potworów jest dużo oryginalnych rzeczy, ale też dużo takiej klasyki jak gobliny, orki, minotaury i te wszystkie inne rzeczy. Kiedy być oryginalnym, a kiedy zastosować znane wzorce? Tutaj wyobraźmy sobie, że mamy taką oś, na której po jednej stronie mamy to, co znane i na drugiej stronie mamy to, co nowe. Wyobraźmy sobie, że mamy do zaprojektowania jednostkę, która będzie atakowała na dystans.
Więc tak, jeżeli bylibyśmy po lewej stronie, czyli tu, gdzie znane, no to projektujemy elfa, dumnego, wyniosłego, pewnego siebie, który jest wyposażony w łuk i strzały. No, fajne, ale nudy, nie? Już każdy z was widział to wiele, wiele razy. Jeżeli bylibyśmy po prawej stronie, skrajnie, i zaprojektowalibyśmy coś nowego, to mógłby to być na przykład humanoid, goły, bez rąk, który tutaj na głowie i korpusie ma jakąś konstrukcję, naciąga tą broń ustami, zębami i wystrzeliwuje jakąś różową pianę. No dobra, fajne, ale tak dziwaczne i przegadane, że też ciężko nam w to uwierzyć. Najlepiej, słuchajcie, być w tym miejscu, w którym pokazuje ten znacznik, czyli tak troszeczkę za środkiem. Jeżeli zaprojektować mielibyśmy postać, która atakuje na dystans i bylibyśmy w tym miejscu, w którym pokazuje to znacznik, to nasz projekt mógłby wyglądać mniej więcej tak, że jest to karzeł, który ma łuk o bardzo silnym naciągu. Do tego łuku przyczepione są w jakiś sposób magazynki, które podają strzały, dzięki czemu szybkostrzelność tego karła, znaczy tego łuku właściwie, jest nieporównywalna z niczym innym. Legolas we Władcy Pierścieni nie ma takiej szybkostrzelności jak ten nasz karzeł. Do tego ten karzeł ubrany jest w osobliwy płaszcz, który zmienia kolory w zależności od kolorów otoczenia. I patrzcie, mamy tutaj elementy, które znamy, czyli karzeł, łuk, ale mamy też elementy nowe. W związku z tym tak naprawdę jest to najlepsze rozwiązanie, bo odbiorca dostaje trochę tego, czego zna i dorzucamy mu coś nowego. Stwierdzenie, że lubię piosenki, które znam, jest jak najbardziej prawdziwe właśnie w konceptarcie. Jeżeli dostarczymy widzowi to, co on zna, wówczas będzie miał poczucie bezpieczeństwa, będzie czuł się pewnie, będzie wiedział, czego się spodziewać po danej postaci. Ale dokładamy mu coś nowego, żeby jednak do końca nie objął tego tematu tak za pierwszym razem, żeby go jednak czymś zaskakiwać. Dobrze, słuchajcie, najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu potworów. Brak spójności stylistycznej. To jest sprawa niezmiernie ważna, bo stwór powinien być zawsze projektowany w odniesieniu do kontekstu, czyli do świata, w którym żyje. Czyli to świat determinuje jego wygląd, jego zachowanie, jego poruszanie się i tak dalej. Nie może być czegoś takiego, że ja projektuję świat, ty projektujesz potwory i one są z zupełnie innej bajki. Ale to jest jak gdyby wiadoma sprawa. Niefunkcjonalne przedmioty. To jest właśnie coś, o czym mówiliśmy. Słuchajcie, nagminnie zdarzają się takie projekty, w których na przykład mamy miecz, jelec, czyli ta pozioma część, jest tak zwrócony w stronę rękojeści, tak zakrzywiony. Gdyby szermierz trzymał ten miecz i walczył nim, pociąłby sobie nadgarstek. To jest coś, co w ogóle, patrząc na historię uzbrojenia, nigdy czegoś takiego nie było. No właśnie z tego względu, że jest to niefunkcjonalne. A w grach i w wielu różnych projektach widziałem tego dużo. Dlatego właśnie przedmioty powinny być funkcjonalne jak najbardziej. Brak cech szczególnych. To jest coś też niezmiernie ważnego, o czym warto chwilkę powiedzieć. Słuchajcie, cechy szczególne powinien mieć każdy stwór. Po to, żeby gracz mógł go sobie skrótowo określić. Na przykład, o, ten gruby różowy. Tak gracz mógłby określić jakiegoś stwora, którego szybko spotkał, pokonał i poszedł dalej. Idzie dalej gameplay, gracz gra parę godzin i mówi, o, tam się czai dwóch grubych różowych. Nie? I to jest właśnie fajne, bo to są cechy szczególne, które wyróżniają tego potwora, dzięki czemu gracz mógł go jakoś nazwać i mógł nawiązać ten stosunek emocjonalny z tym potworem. I to jest bardzo ważne, że jakoś się z nim utożsamia. Tak? Zwróćcie uwagę na to, że w tym określeniu, że gruby, różowy, nie ma jakichś cech takich, które wzbudzają lęk albo coś, tylko są raczej takie neutralne jest to określenie. I dobrze, bo tak naprawdę to, co dzieje się dalej, no to jest walka, planowanie i tak dalej. Postacie bez historii to jest kolejna gruba sprawa. Jeżeli stwór nie niesie za sobą żadnego storytellingu, żadnej narracji, to koncept art został wykonany nieprawidłowo. To znaczy, że jest czegoś tam zabrakło i to zabrakło bardzo dużej informacji. Każdy stwór, projektując stwora, on jeszcze nie istnieje, ale ma już za sobą jakąś przeszłość. I tę przeszłość powinniśmy właśnie pokazać.
Powinniśmy pokazać, że ma blizny, to znaczy, że brał udział w wielu potyczkach. Możemy pokazać, że nie ma ręki, w jaki sposób ją stracił, w jaki. Tutaj zaczyna się właśnie ten visual storytelling, o którym mówiłem. I jest to bardzo, bardzo ważna rzecz w konceptarcie, żeby tej historii opowiedzieć jak najwięcej, żeby wtłoczyć ją w głowę widza, żeby widz sam wybiera, sam dopowiadał sobie pewne rzeczy, żeby bawił się tym. Zwróćcie uwagę, jak będziecie grali w gry, czy oglądali jakieś filmy albo komiksy, czy postaci w nich zaproponowane mają właśnie historię. Jaką historię sobą opowiadają? Historię, tak jak mówiłem, można opowiadać anatomią albo atrybutami. To są dwie najważniejsze rzeczy. Okej, to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I czy są jakieś... Czy macie Państwo jakieś pytania? Ja mam takie pytanie, jeśli niefunkcjonalność broni jest częścią stylistyki, na przykład japońskiej RPG, gdzie miecze wszystkie są praktycznie większe od ludzi, to czy wystarczy zachować ogólną spójność tej stylistyki, żeby to wszystko nam grało? Tak, bo chodzi o to, że w tych japońskich RPG-ach faktycznie miecze i wiele innych elementów jest bardzo przesadzonych. Ale my umawiamy się z odbiorcą, że tam są takie prawa fizyki, że postaci mogą używać tych mieczy, toporów i innych rzeczy, że tak to działa i jest to jak gdyby normalne. Czyli proponujemy graczowi czy odbiorcy pewien układ. Słuchaj, my ci proponujemy pewne prawa fizyki, ale musisz w nie uwierzyć, bo one będą kontynuowane cały czas. Jeżeli to jest cały czas w grze, to okej, ale jeżeli zdarza się raz na przykład, to jest dysonans i trzeba coś z tym zrobić. Cześć, ja też chciałem zapytać o tą spójność stylistyki przy dużych projektach. Jeżeli jest pięciu, sześciu konceptarcistów pracujących nad jednym jakby wizualnym stylem gry, w jaki sposób zachowują tą spójność stylistyki? Czy każdy musi umieć dostosować się do innych? Czy stoi art director z biczem nad nimi i ich tam ogranicza? Czy dzielą pracę, jeden robi miecze, drugi robi minotaury? No właśnie tak. W każdej firmie, w której pracowałem, było to inaczej, ale generalnie powinien nad tym czuwać art director i mówić, że odtąd dotąd ci wolno, a już dalej ci nie wolno. I tak naprawdę, jeżeli art director jest dobry, to nie dopuści do tego, żeby stylistyka się rozjeżdżała. Chociaż jest to bardzo trudne zadanie, bo tak jak powiedziałeś, może być pięciu, sześciu koncepciarzy. Każdy ma inną wrażliwość, inny styl, zupełnie inaczej myśli o projektach i w związku z tym może wyjść co innego. Dlatego to wszystko jeszcze przechodzi przez kilka takich faz produkcyjnych, gdzie się to wygładza i najczęściej się tak zdarza, że rezygnuje się z jakichś elementów, bo one wprowadzają właśnie zupełnie inną wartość stylistyczną. Nie są z tej samej rodziny stylistycznej, z której są na przykład postaci, ale to jest zadanie dla art directora. On właśnie się głównie tym zajmuje. Mniej rysuje, mniej projektuje, ale bardziej pilnuje tego, żeby wszystko było jak gdyby z jednej historii, z jednej bajki. Tak powinno być w praktyce, w teorii. Tak? Czyli jeszcze ktoś ma jakieś pytanie? Cześć, ja mam takie pytanie do ciebie odnośnie twojego ulubionego typu potwora, tak? Co projektuje ci się najlepiej, jeśli chodzi o potwory? Potwory? Tak, no nie wiem, na przykład jakie cechy są takie szczególne, które sprawiają, że masz takie flow projektowe? Nie wiem, to potwór latający, wodny, biegający. Teraz pracujemy przy takiej grze Scoundrel Path of the Arrow, i tam pojawiają się, to jest gra osadzona w konwencji fantasy i tam pojawiają się mutanci. To jest trochę jak na kształt warhammerowych zwierzoludzi. I tak naprawdę najfajniej mi się projektuje właśnie takiego typu postaci. One nie są jednoznaczne, one tak jak mówię mogą mieć głowę w brzuchu z jakimiś stającymi jęzorami, zęby na ramieniu albo coś takiego. Wtedy jest jakby największa twórcza dowolność. Natomiast najtrudniej projektuje się postaci potworów, które wszyscy kojarzą i znają, na przykład takie gobliny, orki czy coś takiego, bo wtedy ciąży na tobie największa odpowiedzialność, bo ktoś zna te rasy i wymaga od ciebie, żebyś to, co on zna, pokazał, a to jest dosyć trudne. Jeżeli mamy coś takiego swobodnego do zaprojektowania, to wtedy jest najłatwiej i daje to największy fan. Natomiast pamiętam mój najtrudniejszy projekt z potworami, to było zaprojektowanie niewidzialnego wierzchowca, który nie miał mieć siodła, uzdy ani nic. To było straszne.
I tyle projektów poszło do klienta i w końcu skończyło się na tym, że ten wierzchowiec niewidzialny wyglądał na takiej zasadzie jak predator, że takie trochę przesunięcie obrazu jakby było, które jakoś określało jego sylwetkę. Ale to była katorga i w ogóle ten projekt nie wszedł do gry i całe szczęście tak naprawdę, bo było to strasznie słabe. Ja takie mam takie pytanie, jestem zupełnie spoza świata gamingowego powiedzmy i tak obserwując tą estetykę, mi się ona wydaje taka dosyć jednorodna, bardzo realistyczna, w stylu fantazy. Czy jest jakaś szansa, żeby się do takiej publiczności, powiedzmy, przebić też z innego rodzaju estetyką, może bardziej, nie wiem, abstrakcyjną, w jakimś innym kierunku idącą, czy raczej nie ma sensu próbować? Znaczy tak, ja oglądam bardzo dużo gier, w bardzo dużą ilość gier gram, bo to jest bardzo ważne w mojej pracy. I faktycznie jest taka tendencja, że się bardzo wiele rzeczy powiela. Jest dużo takich kalek, że jeżeli fantazja realistyczna, no to musi wyglądać już jak Wiedźmin, bo inne to już słabo. Nie? Ale jest dużo projektów niezależnych, które proponują zupełnie inne rozwiązania. Tylko ciężko jest im się przebić ze względu na brak budżetu. Jeżeli mielibyśmy jakąś grę, która ma stylistykę bardzo oryginalną, ciekawą i spójną, to myślę, że ona by się przyjęła, ale tak jak mówiłem, nawiązuję do tego, co mówiłem wcześniej. Lubię tylko te piosenki, które znam. To jest szczera prawda i odbiorcy, którzy kupują gry, też właśnie tak myślą. A wydawanie gry to są duże pieniądze. Słuchajcie, my teraz projektujemy grę Scoundrel Path of the Arrow, o której mówiłem. Gameplay w tej grze będzie miał 4 godziny. Koszt wyprodukowania takiej gry to 1 200 000. Więc zaryzykowanie, że ta kasa się nie zwróci, jest bardzo taką trudną decyzją, więc musimy dać coś odbiorcy, co on będzie znał, kojarzył i dorzucić coś nowego, nie? Super, dziękujemy bardzo.